Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku z Need for Speed Payback. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas, a zaczynamy sobie od tuningu Bel Aira. Zobaczcie, co my tutaj mamy. I wiecie co? Dzisiaj poszalejemy, zrobimy sobie maksymalny tuning do tego samochodu. Maks na maksa wszystko zrobimy. Po to tylko, żeby zrobić super konstrukcję na offroad. Tak, dzisiaj jest hardkorowo, dzisiaj jest ostro i lecimy z tematem na grubo. Dobra? Ale fajnie się to błyszczy. Te stare samochody mają takie różne ciekawe zagięcia. I one w tych grach wyglądają nieprawdopodobnie ładnie, nie? Co tu mamy za błotnik jakiś? Co by tu wybrać? Zaraz, jak my zrobimy super konstrukcję, to nawet ten wygląd, który my teraz robimy, nie jest jakoś specjalnie ważny, no nie? Ale zrobimy sobie, co tam? Tu możemy sobie dać jakieś inne felgi, możemy dać takie standardowe, jak są w tym samochodzie. Albo możemy sobie wymienić, a zostawię te nawet standardowe. Wiecie co? My chyba powinniśmy w pierwszej kolejności pójść do tej tuningowni, polosować te wszystkie części, które są potrzebne do tego samochodu. A losowań będzie bardzo dużo, z tego względu, że ten samochód jest na bardzo niskim poziomie. Plus jest natomiast taki, że możemy sobie wgrać taki pakiet doganiania, on się tak nazywa. I w tym pakiecie doganiania... A czemu drzwi nie możemy wymienić? W każdym razie w tym pakiecie doganiania możemy sobie od razu wrzucić samochód do którejś tam klasy. I my sobie oczywiście to zrobimy. Teraz wymienimy sobie błotniki. To prawie tak jakiś pick-up wygląda teraz. A tu klapa bagażnika, dajemy sobie taką czystą, bez żadnych emblematów. Możemy dać spoiler, to będzie offroadowy samochód. Ja pierdziut, co oni tu wymyślili? Dajmy taki malutki może, nie? To sobie damy, na razie tylko tak prowizorycznie, bo my od razu gnamy do tuningowni, jeśli chodzi o osiągi i robimy to. Robimy tą furę, co my tu możemy zrobić? Ej, ciekawe zderzaki ma. Dajmy coś takiego. Końcówki układu wydechowego są niesamowite w tym samochodzie, standardowe. I wolałbym je zostawić. Możemy dać oczywiście też dyfuzor. To samochód offroadowy. Ja bym chciał, żeby miał jak największy prześwit, żeby nic z tego prześwitu nie zmniejszało wizualnie. Przedni błotnik możemy sobie wymienić, może nawet na standardowy. No i mamy Bel Aira gotowego. A, czekaj, jeszcze przedni zderzak mamy do wymiany, nie? Tak, przedni zderzak. Musimy sobie wymienić na taki piękny, chromowany. Jakiś może offroadowy. O, coś... To jest chyba standard, nie? To nie jest jakiś offroadowy czy coś. I tu mamy jeszcze rozdzielacz powietrza. Dajmy bez tego. Dajmy bez tego. Nie wiem, czy on ma napęd na 4 koła, czy co. Moc silnika 180 czegoś. Nie wiem czego. No czegoś jest na pewno. O ja! Zwolnione tempo, patrzcie. Kurde, to nie jedzie. To nie jedzie. Mimo to brzmi fantastycznie. Nie wiem, jaki w tym samochodzie jest silnik standardowo. To są raczej takie stare lata, nie wiem, 70, 80. Myślę, że 70. Mogę to chyba sprawdzić. Bel Air, jest tu gdzieś napisane z którego roku? Nie, to nie Fordza. W każdym razie, no, jest to stary samochód i w tych starych samochodach były raczej większe silniki montowane, zwłaszcza w amerykańcach, nie? Jedźmy sobie do tuningowni, a w sumie to już tutaj niedaleko, chociaż patrząc na osiągi tego samochodu, no, jest to jednak kawałek drogi. Widzicie, że mam teraz bardzo dużo kasy, na poprzednim odcinku miałem gdzieś koło 600 tysięcy, teraz mam 1 300 000, z tego względu, że posprzedawałem wszystkie te samochody, które wcześniej sobie kupiłem, a także pousuwałem z nich części tak, żeby mieć karty na wymiany, nie?
czyli nie sprzedawałem tych części, tylko karty na wymiany sobie robiłem, żeby teraz właśnie móc polosować. I zobaczcie, tutaj mamy pakiety doganiania. Niestety pakiet na 16 poziomie jeszcze mamy zablokowany. Odblokuje się po rozdziale 5, kiedy już właściwie będzie bezużyteczny. Kupimy sobie poziom 11, bo zawsze to coś. No i teraz żeśmy zrobili. Nie jest jeszcze wymaksowane, ale mamy te 300 punktów. Tam chyba 300 punktów było potrzebne do zrobienia super konstrukcji. Posłuchajcie i zobaczcie teraz. No jest szałpał, nie? Jest czego posłuchać, jest na co popatrzeć. I mamy samochód offroadowy do robienia, no czego, wyścigów offroadowych, które mamy jeszcze do zrobienia z jakąś tam ekipką. I hops, i skok, proszę bardzo. Bel Air. No daleko skoczył, 3 gwiazdki zdobyłem, ekstra. I teraz zobaczcie, odblokowały nam się nowe opcje, mamy możliwość zrobienia super konstrukcji, która wygląda obłędnie. Instalujemy to oczywiście i teraz możemy sobie jeszcze dodatkowo coś chyba pozmieniać, nie? Mamy tutaj, zobaczcie, możemy sobie nawet różne reflektory wybrać. Nie musimy mieć tych takich, które zostały już przypisane jakby. Co to? A, barwa szyb, dobra. Tu mamy maskę, możemy sobie też powymieniać i zobaczcie, ona ma teraz otwór na ten wlot, na ten dolot. Nie, możemy sobie dać jeszcze taką maskę. Zaraz sobie damy jeszcze też inne malowanie oczywiście. Tu możemy zmienić grill, ale widzicie, że no nie widać go za bardzo przez ten ogromny zderzak. I możemy... Podblokowywały się też inne opcje zderzaku. Zobaczcie, mamy taki zderzak, mamy... taki zderzak, chyba od Raptora zresztą nawet. I mamy taki, mi się podoba ten zderzak. I teraz wymienimy sobie atrapkę od chłodnicy. Dobra, to mamy wymienione, tu mamy możliwość zainstalowania. Już nie mamy możliwości zainstalowania rozdzielacza powietrza, bo umówmy się, wyglądałoby to słabo. Zobaczcie, zrobiliśmy sobie teraz super konstrukcję i moglibyśmy usunąć te nadkola. Nie? Wygląda to obłędnie, ale bez nadkoli, no, też wygląda ciekawie. Dam sobie coś takiego, dla beki totalnie. Nigdy tego nie robiłem, zawsze chciałem robić te samochody tak, wiesz, perfekcyjnie, nie? A teraz chcę zrobić coś takiego szalonego. Dobra, to mamy i teraz chłodnica, zderzak, reflektory, błotniki, lusterka. A zobaczmy, czy nam się coś zrobiło z progami nowego. Możemy sobie układ wydechowy troszeczkę zasłonić. Dobra, dajmy sobie coś takiego chromowanego. Czy da się ten układ jakoś wymienić? Układ wydechowy jest, proszę bardzo. I coś nam się tam... Gdzie to tam? Aha, możemy mieć coś takiego z boku, albo tu do góry, zobaczcie. Coś tam się wymienia, no. Dajmy sobie to do góry, ciekawe jak będzie wyglądać. Może będziemy mogli oglądać samochód z boku, to się wtedy zerknie. A tu niestety, zobaczcie, nie możemy dać sobie bez błotnika. Nie możemy tego usunąć, ale z przodu mogliśmy i wygląda to dziwnie. Ale unikalnie, niech zostanie. Tylny zderzak. Tu też pojawiły nam się nowe opcje. Nowa opcja, właściwie tylko jedna. Taka listwa aluminiowa, nie wiem. Nie możemy oczywiście już dać dyfuzora ani podpórki do jazdy na tylnych kołach, ponieważ jest to auto offroadowe, a nie dragowe. Mamy klapę bagażnika i dodał nam się automatycznie spoiler. Wymienił nam się z tego spoilera, nie? Ja bym dał sobie ten, co miałem wcześniej. Systemu audio oczywiście nie montujemy. I nie możemy tutaj zwiększyć prześwitu samochodu, ani chyba negatywu, nic zrobić. Zobaczcie, jest to niedostępne, ciekawe. Możemy natomiast chyba spróbować dać tutaj pneumatykę, zobaczcie.
dajmy sobie pneumatykę i zobaczymy, czy da się posadzić ten samochód jakoś mocniej, nie? Jak będziemy w jeździe dowolnej. Zapomniałem jeszcze o kołach, zobaczcie, tutaj można wymienić sobie opony na jakieś inne. I mamy tutaj coś takiego, dałem sobie takie dziwne felgi, których nigdy nie dawałem do żadnego samochodu. Z tyłu chcę dać takie same, muszę dopasować, bo tutaj nie można zrobić tak, że zastosuj takie same felgi z tyłu i z przodu. Trzeba robić tak, że się po prostu szuka tych samych felg. Dobra, to mamy, zwiększamy ich wielkość. Tak, tutaj nie można zrobić takich, wiecie, przeogromnych. No i możemy dać tutaj jeszcze jakiś kolor, może wybierzemy sobie jakiś... O, a co to? Zaawansowany lakier, materiał jakiś, co to? Metaliczny chrom, chromowany można dać. Zobaczcie, ja tego nie używałem nigdy, nie patrzyłem jak to... Do czego to jest? Tego tu chyba... Znaczy nie bardzo to widać, nie? Bo to są przecież felgi tylko. No fioletu na pewno nie chcę, może dam sobie pod kolor karoserii. Dałem sobie takie malowanie taksi. Wygląda śmiesznie. Będziemy skakać gdzieś tam na oprawdach. Będzie wyglądało ciekawie, nie? A taki kolor sobie dam dla wszystkich felg. I tutaj mamy kolor wykończenia. Możemy sobie tam dać białe nawet. Dobra, to mamy zrobione i właściwie chyba wszystko. Powinniśmy móc już się ścigać. Nie wiem, czy mam dobrze stuningowaną tą furkę. Super konstrukcja wyszła ciekawie. Podoba mi się. I jedziemy sobie na wyścigi. Mój samochód, powiedzmy, że spełnia wymagania. Ja mam 305 punktów na statystyce, a tam potrzebujemy mieć 310 do wyścigów offroadowych. Kopalnia ryzykantów. Ciekawe. Sprawdźmy. Powinno być, zobaczcie, 305 na 310, nie? Powinienem sobie chyba dać radę, zaraz zobaczymy. Jesteśmy prowincjuszami, ale gwarantuję, że żyje nam się lepiej niż to. Kasa w rękach, piach w butach, a przed oczami tylko niebo. Witaj w kompanii ryzykantów. Brzmi jak dobry plan, gościu. Zastanawiałem się, kiedy cię tu przywieje. Czekałeś na mnie? Pewnie! Nie mogłem się doczekać, aż poznam tego mistrza jazdy w terenie Shona McAllistera. A, okej. Okay. Słuchaj, przyjechałem się ścigać. Wiem, wiem. Ale nie możesz tak po prostu wziąć na siebie, kogo chcesz. Muszę się upewnić, że w ogóle nadążysz. Może... popędź zaraz na lotnisko. Tam cię sprawdzimy. Brzmi jak dobry plan? Okej, dwa tysiące... What? Dobra, spróbujemy. Udowodnij, że to, co o tobie słyszałem, to nie pójdę. Jak? Jasne. Wyrywny dzieciak. Ale to ciśnie. Kurde, ja nigdy nie robiłem chyba w Paybacku super konstrukcji, wiecie? Dobra, całe szczęście, że to łącznie musimy zrobić te 2000 metrów, a nie, że tylko w jednym ciągu. Jest git. Ej, popiernicza ten samochód nieprawdopodobnie. Bardzo szybki, dobra. Ops, 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 ops. Tam gdzieś wybuchy, tu jakieś z rur wydechowych, coś się dzieje. Ekstra. Nie no, widać, widać, nie? Te rury wydechowe, tam super to wygląda. Powiem wam, że tak jeździłem tą Panamerą, nie? Mieliśmy offroadową Panamerę. I tak w porównaniu, Panamera w porównaniu do tego... Jej, to jest po prostu samo jeździ praktycznie. Dobra, ja się tutaj staram, żeby to wyzwanie zrobić, żeby wiesz, driftować i tak dalej. Ja tu mam jeszcze 4 km do celu, tutaj jeszcze jest kawał drogi. Także na spokojnie możemy sobie tutaj poszaleć, auto potestować, moją taksóweczkę. W ogóle samochód przypomina mi, nie wiem czy oglądaliście taki film Piąty element, to już jest stary film z lat 90. Większość z was może go nie kojarzyć. Natomiast można sobie go gdzieś tam na pewno w internecie dorwać i obejrzeć. W każdym razie tam były taksówki i właśnie chyba nawet mogły być gdzieś tak niedaleko stylizowane na te samochody z tych lat, co właśnie Bel Air, którym jadę teraz, tylko że takim mocno przerobionym. W Piątym elemencie samochody były latające i tam one były
takie nabrzmiałe, takie wiesz, kloczaste, nie? Bardzo mi się to wtedy podobało i wychodziło parę takich starych, bardzo starych gier, nawet nie na system Windows, tylko na jakieś Atari, które właśnie pokazywały, no mniej więcej tą motoryzację z piątego elementu. Bardzo mi się to podobało, jako młodziak się jarałem tymi pojazdami, takimi ukazanymi w tamtym filmie. I ten Bel Air mi właśnie trochę to przypomina i pomyślałem, że dam sobie takie taksówkowe malowanko do niego. To chyba najlepszy łoski czas, jaki tutaj widziałem. Jasne, mówisz tak, żeby... Nie lubię wciskać kitu. Teraz widzę, czemu inne ekipy miały problem. Ale z nami będziesz się bawić jak nigdy. Założę się, że jeszcze się tak nie ścigałeś. Czas z grupą Wolne Ember to było trochę za duże szaleństwo. Mówisz? Następny wyścig jest przy panelach słonecznych. Będziesz... Wasz panela? Tak jest. Podziękowaniami od familii. O. Kurde, to nie była czasem ta wtopa? Jak tam masz? Ha, dziwne daj. Holzman, pierwsze wrażenie? Jakoś ujdzie. Co? Mocno się trzyma familii. No wiem. Też mnie to zmieniło. Jasne, czaj. Cóż, ale uważaj na nich. Tak, będę. Coś było, nie? Z tymi panelami słonecznymi. Coś to kurcze było. Ale goście wydało się taki w porządku i miły, nie? Tutaj zachwalał McAllistera i... Taki w porządku się wydawał i miałem nawet powiedzieć, że... Bez dwóch zdań wolę benzynę od energii słonecznej. Okej, zobaczymy. Taki się wydawał, że już miałem powiedzieć, że ci offroadowcy jacy w porządku są. Ale coś mi się źle zapamiętały te panele słoneczne. No i nie wiem, zaraz zobaczymy co to będzie. Może nie będzie tak źle. Teraz zrobi się ciężko. Nie odpuszczać ekipa. I w to mi graj! Okej, wyścig. Jest spoko na razie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Liczę, że zapiąłeś... Ej, wysprzęgliło mnie nieźle. Ale ten samochód ma świetne przyspieszenie, ten Bel Air. Mam wrażenie, że zrobili mu jednak ten napęd na cztery koła. Tego usuniętego z przodu błotnika, mało na niego co patrzę i nie widzę go nawet. Nie wygląda to tak źle teraz, nie? Śmiesznie to wygląda. Taka wiesz, wielka kobyła zrobiona na offroad. Ale podoba mi się. Mam troszeczkę gorszy samochód od przeciwników chyba. Według statystyk powinienem mieć samochód nieco mocniejszy. Ale specjalnie wziąłem ten, nie tunigowałem go na maksa, żeby było wiesz, takie wyzwanie, żebym czuł, że kurczę, jednak mogę przegrać. Zostało 3 km do celu i może być problem dogonić kogoś na pierwszej pozycji. Uuu, jak ciasno tutaj jest. Ty, ale wszyscy się tu porozwalali, nie tylko ja. To dobrze, jestem na trzeciej pozycji. Mogę, jakbym przejechał to dobrze, to już bym był pierwszy. No, co ciekawe. Stało 2 km, jeszcze myślę, że uda się tego pierwszego jakoś podgonić. W każdym razie ja każdy wyścig muszę wygrać. Hopsa! Słuchajcie, jestem drugi, ten gościu gdzieś tam się na tej hopsa salni. O nie, przejadę tu? O, nie wiem czy przejadę. Ej! Czemu? Czemu cię to mogłem przejechać normalnie? Wróciło mi pozycję do tyłu, dlaczego? Ej, to jest nie fair. To jest nie... To jest offroad czy co to jest? Wojsko czy burdel? Ej! 700 metrów. Oj, ej, to było niesprawiedliwe, to mi się nie podobało, no. Tam dołem spokojnie mogłem przejechać. Co to ma być? Już meta. Ech. Ej, to było trudne! Trzeci raz to powtarzam! Ogarnąłem, że tutaj po torach można szybciej jechać. Krzywe te tory w ogóle. Jak w Polsce. Jezu. Ale udało się, ciężko było. Naprawdę było ciężko. Dobra, mamy ogarnięte. Proszę bardzo. I cyk. 41 tysięcy, ale teraz z kasa leci, co? Koleś, to było szaleństwo. No pewnie, że było. Nie wierzę, że pokonałeś moją ekipę. Będziesz dalej z nami jeździł, co? Tak. Jasne. Świetnie, bo przydałby się u nas coś taki jak ty. Lepiej się naucz porządnie omijać przeszkody przed kolejnym wyścigiem. Nara! I znowu to. No. Nie, no, slał nas, bo mu... Kurde. Zastanawiam się.
każdym razie tym samochodem jeździ się bardzo, bardzo w porządku. Znaczy, czasami ciężko je opanować, dlatego że jest takie nerwowe, zarzuca tyłek i tak dalej, ale generalnie radzi sobie świetnie ze wszystkimi nierównościami, przeszkodami. Tak, masz wrażenie, że unosi się nad ziemią prawie, że ta karoseria i wszystko ładnie tłumi. Jedyną rzecz, jaką musimy sobie zrobić... O właśnie, zapomniałem o pneumatyce, nie chciałem tego teraz włączyć. Po prostu chciałem nacisnąć coś innego, mi się to włączyło. O właśnie, tryb zawieszenia, sztywne, miękkie. Dajmy sobie na miękkie zawieszenie. Balans przyczepności dajmy na tył, żeby nie rzucało mi tak puperki. Troszeczkę tylko, bo też zarzucanie puperką jest fajne, nie? I wspomaganie kierownicy, nie wiem co to robi, jak wy wiecie to piszcie w komentarzach. W każdym razie dam sobie to troszeczkę na mocniej, żeby było mocniej. I slalom po złomowisku lecimy dalej, samochód radzi sobie świetnie, chociaż zobaczcie, tu już powinniśmy mieć 335 punktów. Może być za słaby ten samochód, może powinniśmy, wiesz, troszeczkę go podkręcić, jeśli chodzi o osiągi. Zobaczymy. Dla zabawy podrzuciło nam na triasy jakieś śmieci. Próbuj przetrwać. O, wyścig, dobra. Myślałem, że ja sam będę musiał jechać jakiś slalom czy coś. Tak po prostu kazać miastu coś zrobić? Ha, ha. Dołącz do nas. Będziesz mógł kazać komu tylko chcesz robić, co tylko chcesz. Żyć nie umierasz. Aha. Śmieci. Czyli będzie trochę rozwalanka. Tutaj ostro. I tutaj też ostro. Tak, zwiększyliśmy sobie teraz przyczepność na tył, żeby... Chciałem tak, żeby mi ten tył tak nie latał, tak mocno. Dalej jest dziwnie, ale chyba jest troszeczkę lepiej. Ciężko powiedzieć. Dobrze, jedziemy. O, jest trochę śmieci, będzie trochę rozwalanka. Rozwalanie tych śmieci w żaden sposób mnie nie spowalnia, więc w zasadzie mogę spokojnie je sobie taranować, nie ma żadnego problemu. Nie wiem czemu ten wyścig nazywa się w takim razie slalom, może ze względu na to, że po prostu musimy często skręcać, bo jest tu sporo różnych zakrętów. Fura, jak widzicie, no nie zostawiam ich tak łatwo z tyłu, więc będziemy się ratować oczywiście gabarytami. Wiecie co to oznacza? To oznacza spychanie i... że tak powiem, burnoutowo takedownowanie. Takedownowanie, o, tak chciałem powiedzieć. Ja troszeczkę słabo pojechałem. 5 km do celu, więc jeszcze powinienem spokojnie się zająć. O, rzeszty, ale tu za mocno poleciałem. Spokojnie się powinienem zająć tym z przodu. To jest zresztą auto, które... Jak niewiele brakowało, bym poleciał. Tam widziałem, że to nikt na mnie czekał. Musimy go dogonić, słuchajcie. Dobrze jedzie. Dobra, już wiem czemu ten wyścig to jest slalom. Tu są cały czas, moi drodzy, zakręty. Dawaj, 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 Lucek. Tu nieźle pojechałem. O, i koniec. I restart. No dalej, muszę prowadzić. Może jeszcze gdzieś ten z przodu się zatrzyma, ale... No, z tymi osiągami ciężko będzie go podgonić. Takie mam wrażenie, że mogę w ogóle tym samochodem skręcać w powietrzu. Tak jakby miał jakieś stery takie, jak samolot czy coś takiego. Naprawdę dziwne uczucie. Ale to jest Need for Speed i wiesz, tutaj różne rzeczy się zdarzają, nie? Okej, mieliśmy wyzwanie, żeby osiągnąć prędkość maksymalną 200 km na godzinę i więcej. Oczywiście bez problemu się to udało, bo osiągi tego samochodu na to pozwalają, ale jednak czuć tą presję tych mocniejszych przeciwników. Może być trudno tego Volkswagenika z przodu rozwalić. Dawaj, Beler. Może się jeszcze uda. O nie! Dawaj, jedź. Nie, czemu? Już byłem na czterech kołach! Ale czekaj, on jest tu niedaleko. Stawię sobie nitro na prostą jakąś. Ej, byłem na czterech kołach, mogłem normalnie... Dawaj! Kurde, jak niewiele brakowało! Czemu mnie zresetowało, jak byłem na czterech kołach? O co chodzi? Muszę wam przyznać, że dzwon w tym samochodzie jest porządny. Czasami jak tak wejdzie na niskie obroty, tutaj... Czuć, kurde, że tam jest co pierdzieć, no. Kręci się coś tam dużego się kręci. Podoba mi się to.
daje radę. Teraz troszeczkę jestem bardziej na przedzie samochodu, nie tuningowałem, tylko po prostu powtórzyłem wyścig i pojechałem skrótami, którymi nie pojechałem za pierwszym razem, więc udało mi się zdobyć sporą przewagę, a ten Volkswagen tym razem jakoś się tak nie odbił od tego peletonu i również tam z nimi sobie śmiga. Ojej, teraz źle pojechałem. Troszeczkę mnie tu za mocno zadriftowało, za szeroko, za szeroko. Dobrze, i hopsa. Pięknie. Bardzo taki samochód, on zarzuca tym tyłkiem, ale to też sprawia, że on jest taki troszeczkę... Fajnie się nim jeździ pod tym względem, że jest zabawny, nie? Że daje takiej frajdy z tej jazdy. Ooooo! I pochwalił chłop i wyleciał za drogę, standardowo. Dobra, ten samochód jest do niczego, nie da się nim jeździć. Nie no, żartuję, jest w porządku jest. Ale nie można chwalić. Dobra, wiecie co, posłuchajcie, on czasami wchodzi na takie niskie obroty. Brzmi to fantastycznie. Ja bym w ogóle chciał, żeby te elektryki nie weszły tak do końca. W sensie samochody elektryczne, z napędem elektrycznym. Żeby jeszcze jakoś ten dźwięk tych samochodów został. Jak wsiadam sobie do mojego Crossfire'ka z V6-ką, i on brzmi fantastycznie, jak się zmienia te biegi, wiesz, jak wchodzi na obroty, to jest piękne. To jest piękne i chciałbym, żeby powstały jakieś nowe silniki na jakiś inny rodzaj paliwa, ale które robiłyby ten dźwięk, które nie niszczyłyby środowiska. Żeby powstała jakaś taka alternatywa, która by dawała też tym fanom motoryzacji coś w zamian, no. Dla mnie nie musiały one być nawet jakieś super szybkie. Mogłyby być tak samo szybkie jak obecne spalinowe, albo może nawet troszeczkę wolniejsze, ale żeby miały ten dźwięk, to by było super. No, jakieś takie paliwo przyszłości, nie wiem, jakiś etanol, coś takiego, co można ekologicznie uzyskać. To byłoby super, naprawdę. Chcę uwierzyć, że jeszcze niedawno ledwo potrafili prowadzić. Co to znaczy? Musimy podziękować familii. Dali nam przewagę, jeśli wiesz, o co chodzi. Nie, co masz na myśli? Nie martw się, zobaczysz. Proste. Dobra. Dobra, coś zaczyna kombinować, nie? Stary, chyba coś jest nie tak z farmerem. Co odkryłeś? Coś jest nie tak z samochodami. Daję z siebie ile mogę, a i tak ledwo nadążam. Dobra, drąż dalej, ale Mac, uważaj. Tak jak zazwyczaj. Nawet nie będę tego komentował. Była dziwna rozmowa, sztywna, nie? Taka. Moi drodzy, będziemy sobie kontynuować jazdę offroadową już w następnym odcinku i myślę, że weźmiemy sobie tego małego Volkswagenika, w którym jeszcze bardziej odstają koła niż w tym Bel Airze, ale Bel Air spisał się fantastycznie, jest to dobry samochód na offroady, zwłaszcza ta super konstrukcja. Volkswagena też zrobimy sobie na super konstrukcję. Zapraszam was na kolejny odcinek, trzymajcie się, hejas!